Dobry wieczór, witamy. Dzisiejsze spotkanie komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Niestety pierwsza wiadomość jest zła. Leje na stadionie i zobaczymy, jak wpłynie to na grę zespołu. Że Paris Saint-Germain rozpoczęli spotkanie. Czy uda się rywalowi odebrać piłkę Messiemu? Thiago Silva. Neymar. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Motta. No, z tego miejsca można strzelać. Nie będzie bramki, jest spalony. Suarez. Świetne, wysokie podanie do Lavazziego. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Maxwell. Suarez. No strzela! Obronił, ale piłka na boisku. I podaje głową do kolegi z drużyny. Już blisko pola karnego. Piłka w pole karne. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Świetnie broni po tym rzucie rożnym. Lionel Messi. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Sergio Busquets. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Oddaje piłkę koledze. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. No i Ibrahimowicz. Głową w kierunku bramki. Aj, szkoda, nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Dobre przejęcie podania w środku pola. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Tym golem otworzyli wynik w dzisiejszym meczu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Szansa na groźną akcję. No, będzie gol? Nie udało się. Słupek, a piłka opuściła boisko. David Luiz. Świetnie, teraz piłka wysoko podana do Messiego. Van der Giel. David Luiz.
Dobrze zagrał. Ależ walka o piłkę. Neymar. Wysokie podanie do Neymara. Strzela! Niecelnie, niedokładnie i będzie out dla rywali. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Sergio Busquets. Suarez. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Maxwell. Wysokie podanie do Cavaniego. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Gol! I mamy remis w tym spotkaniu. No uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Świetna obrona. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Andres Iniesta. Strzela! Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Motta. No już blisko pole karne. Piłka w pole karne. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jeden do jednego to rezultat po pierwszej połowie. Najistotniejszy moment pierwszej... No, rozpoczyna się druga połowa. Ciekaw jestem, jak będzie przebiegała. Messi. Jest szansa. Nie trafił, tylko poprzeczka. Odegrał ponownie piłkę. Odważne wyjście z bramki, ale opłaciło się. Doskonała interwencja, naprawdę znakomita. I znowu ratuje ich w tej sytuacji od utraty bramki. Nadal mamy remis. Thiago Motta. Javier Pastore. Czy to wykorzysta? Uderzenie? Mogli prowadzić, ale spudłował. Uwaga, może być groźnie. Poprze uderza! Bramka dająca prowadzenie. No i Ibrahimović. Motta. Szaleńczy atakuje obrońcę. I przeskakuje nad nogami rywala. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do gola.
oddania strzału. Piłka w siatce. Brawo. Remis. Pełni uzasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Messi. Maxwell. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Będzie strzelał. No, gdyby nie spudłował, a tak remis. Sergio Busquets. Strata w środkowej strefie boiska. Jest przejęcie i mają szansę. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Iniesta. No to było ostre wejście. Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. Andres Iniesta. Iniesta. Sergio Busquets. Javier Pastore. Patrzmy, rzut wolny dla Paris Saint-Germain. Messi. Suarez. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Nie ma gola. Obydwie drużyny próbują objąć prowadzenie. Jednak dzięki doskonałej interwencji bramkarza nadal mamy remis w tym meczu. No, będzie gol! Obronił, nie złapał, piłka w grze. Prawie, ale nie opanował piłki. Pastore. Sergio Busquets. Barca rozpocznie grę od rzutu z aut. Będziemy świadkami zmiany w zespole PSG. Lionel Messi. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Messi. Wspaniała wrzutka. Skutecznie przerwali tę akcję. Oddaje strzał. Piłka trafia w gracza z pola. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Szansa Barsy, rzut rożnego. Sędzia przyznaje rzut karny drużynie Barcelony. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. Nie ma dwóch zdań. Sędzia słusznie odgwizdał przewinienie. Wspaniale wybija. Piękna parada. Kapitalnie popisuje się teraz bramkarz.
Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No strzela! Broń, bramka! Prowadzą w samej końcówce meczu. Wspaniałe, znakomite rozegranie piłki i gol. Barcelona zachwyca się. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Spotkaniu, jaka ekscytacja na trybunach. Kibice są rozemocjonowani, ale końcówka meczu, jest jeszcze szansa na wygraną. Ibrahimović! No wyszedł mocno do góry, ale nie ma gola. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Thiago Silva! Piłka w pole karne. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Dobrze się pokazał. To musi być gol. Uderzenie w stronę bramki. Piłka w czapce. Wyraźnie dominują w tym meczu, strzelając kolejną bramkę, powiększając przewagę. Ta bramka padła po pięknej, indywidualnej akcji. David Luiz. Minuto 90, Lionel Messi. Szaleńczy atakuje obrońca. Sergio Busquets. Brawa dla Barsy za zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu.